Przechodzimy do punktu 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Jeśli pan przewodniczący się zgodzi, to wygłosi z panem burmistrzem Szumcem. Odpowiemy na zapytania i na interpelacje. Ja odpowiadając panu radnemu Draczowi, to chciałem powiedzieć, że nieliczne wydarzenia kulturalne w ostatnich 3 latach miały miejsce w Wartowie, w których nie uczestniczyłem, więc przyjmując to twierdzenie, że wtedy działacze kultury, ludzie kultury są doceniani, kiedy władza jest, to myślę, że najbardziej to możemy docenić, kiedy uczestniczymy na roboczo w tych wydarzeniach, które się dzieją. Natomiast przyjmuję sygnał podnoszone, że takie spotkanie uroczyste jest też potrzebne, bo spotkań nigdy za dużo, spotkań z drugim człowiekiem. Natomiast jeśli chodzi o debatę, to ona również, debata o kulturze jest potrzebna, natomiast ważne jest, żeby ta debata coś wnosiła. Różne mamy doświadczenia z debatami i też jest przykład, że niekiedy nam 2-3-letnia debata niewiele wnosi, ale o kulturze trzeba rozmawiać. Uczestniczyliśmy w debatach, w debacie, chociażby w kinie na temat kultury w naszym mieście. Ważne jest, żeby ona coś dobrego wnosiła. Pan radny Ściseł, pan przewodniczący Ściseł podnosił kwestię, no, do której ja nie mogę się przypisać, bo nazwiska to telewizja podała. Ja nie wymieniałam żadnych nazwisk, więc tutaj chyba nie do mnie adres. Więc należy chyba, żeby na jakiej podstawie te nazwiska zostały wymienione, to proszę zwrócić się do redakcji, do redaktora naczelnego, już niezależnie kto nim jest, aby udzielił tej informacji, skąd redakcja widziała, czy na jakiej podstawie wymieniała nazwiska. Pan radny proszę nie odzywać się z miejsca. Wróblewski podnosił kwestię działania w zakresie przygotowania do inwestycji nieruchomości przy Farnej 4 po budynku byłego byłym budynku PSS-u. Chcę powiedzieć, że od momentu uchwalenia budżetu i rezygnacji na tą chwilę z modernizacji tego obiektu nie podejmowałem żadnych zadań, natomiast w roku ubiegłym w ramach dokumentacji w ramach budżetu środków na dokumentację, żeby przygotować do budżetu roku 2014, zleciliśmy koncepcję, natomiast nie mam tej wizji, nie mogę sprawdzić księgowości, bo już nieczynny jest. Czy wykonawca złożył fakturę? Mam przeświadczenie, że nie, ale odpowiem panu radnemu, jak sprawdzę w księgowości, czy taka faktura została złożona. Natomiast jeśli chodzi o Lubartowiaka, również odpowiem panu radnemu na piśmie, bo tą gazetę wydaje Lubartowski Ośrodek Kultury i redakcja Lubartowiaka. Ona się zajmuje dystrybucją, zasadami, tym wszystkim, co jest związane z wydawaniem tego dwutygodnika, bo to jest dwutygodnik, jeśli pan radny nie wie. I na piśmie odpowie panu radnemu o tej sprawie. Pan radny Tomasiak podnosi kwestię ulicy Lipowej, modernizację tej ulicy i współpracy ze starostwem. Jesteśmy w stałym kontakcie ze starostwem. Ostatnie decyzje parlamentu zwiększające środki na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych poprzez zabranie z Funduszu Leśnego i przeniesienie na ten program daje szansę i nadzieję również starostwa, że środki, zwiększone środki pozwolą sfinansować tą inwestycję w ramach tak zwanych schetynówek. W związku z tym no, czekamy na tą decyzję wojewody lubelskiego, czy to ta inwestycja zostanie dofinansowanie, a jest nadzieja, że tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więc w dalszej części. Proszę bardzo.